Witamy Was na naszym kanale Dzieciaki Testują i zapraszamy na recenzję kubeczka Primama, który przyjechał do nas od firmy Mam Baby. Jest to kubeczek ze słomką dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia. Wraz z nim mamy taką niedługą instrukcję w kilku językach, w tym w języku polskim gdzieś tutaj było. Z tej strony. O, dowiadujemy się tutaj, że kubeczek można go wkładać do sterylizatora parowego. Można myć w zmywarce na górnej półce w 65 stopniach, ale nie gotować i nie używać do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Jest tutaj również napisane, jak rozmontować kubeczek do umycia, a wygląda on tak. Ma silikonową, mięciutką słomkę, którą tutaj można zamknąć. I teraz w kubku jest trochę wody, zobaczcie, i możemy sobie obracać, to się nie wyleje nam. I tu jak chce się nam dziecko napić, troszkę ciężko chodzi to zamknięcie, ale tu sobie właśnie otwieramy. I co ciekawe, tutaj widzicie to zielone. To jest taki schowek. Możemy tutaj wrzucić na przykład, nie wiem, biszkopciki czy tam herbatniczki i wziąć ze sobą na spacer. I nam dzieciątko zgłodnieje, może sobie w każdej chwili zjeść. Jest też na stronie napisane właśnie, że tu może być taka kryjówka na smoczek, jeżeli nasze dziecko używa. Zamkniemy, żeby nam się nie wylało. Tutaj jest zaznaczone, mniej więcej nie będzie tutaj widać, mniej więcej na poziomie tych tutaj kresek, żeby właśnie do tego poziomu wlewać wodę. Jak widzicie, w środku słomka do samego dna idzie. Tak to wygląda w środku. Słomka silikonowa, którą można zdjąć do umycia. I tam troszkę wody mamy tutaj właśnie testowo wlanej. Kubeczek się zakręca oczywiście i odkręca, z tym nie ma żadnego problemu. Po więcej informacji na temat kubeczka zapraszamy na naszą stronę, link w opisie filmu. Również zapraszamy na stronę sklepu Mam Baby, gdzie można kubeczek kupić. Również znajdziecie link w opisie filmu. A ja Was jeszcze gorąco zapraszam do subskrybowania naszego kanału, lajkowania na Facebooku i do oglądania kolejnych recenzji. Pozdrawiam i do usłyszenia.